No siemano, całe szczęście u mnie jest wieczór i już nie mam za oknem budowy, także mogę sobie w spokoju ponagrywać, ale minus jest taki, że zachodzi mi słońce, więc muszę się streszczać. Do rzeczy. Benz Dealer, to znaczy taka piosenka, która wyszła niedawno, Tommy Cash i Quavona Fide, bardzo nahypowana, dużo ludzi czekało, no tam utwór jak utwór. Nie wszystkich oczekiwania spełnił, ale jedno możemy powiedzieć chyba zgodnie, ma fajny beat. I tak sobie pomyślałem, że pewnie parę osób będzie właśnie teraz wpisywało Benz Dealer Type Beat, żeby sobie znaleźć coś takiego, także stop, nie szukajcie dalej, po prostu sobie taki beat zrobimy sami. A to znaczy, efekt tego co zrobię może udostępnię jeszcze na dole, także jakby ktoś sobie chciał ściągnąć i porapować, to proszę, ja chyba tego nie wykorzystam dla siebie raczej. Zanim zaczniemy, to mogę powiedzieć tyle, że zapraszam do subskrybowania kanału po to, żeby być na bieżąco z kolejnymi materiałami, a jeżeli ktoś już to robi, no to ja dziękuję z całego serduszka. Dobra, koniec. Jak widzicie, mam tutaj już coś poukładane, ale zaraz sobie krok po kroku przejdziemy, powiem co i jak zrobiłem, co, dlaczego zrobiłem, dlaczego tak, a nie inaczej. Tylko jeszcze tak dla wyjaśnienia powiem, że to nie jest beat identyczny, to nie jest odtworzenie tamtego bitu, to jest po prostu beat podobny do tamtego, czy bit w stylu tamtego bitu. Skupimy się tutaj na charakterystycznych cechach, co sprawia, że tamten Benz Dealerowy jest akurat właśnie tak fajny i ciekawy. Jeżeli chodzi o partię melodyczną, ona jest bardzo fajna, bo ona się bardzo mocno odwołuje do synthwave'u, jakoś tego synthwave'u ostatnio jest w moim życiu dużo. Robiliśmy taki beat perturbatorowy, ja też mówiłem o płycie perturbatora, ogólnie odsyłam was do tych materiałów, w których właśnie się to przewija. Jako podstawę wybrałem sobie preset Industrial FG z Harmlessa, a do niego dorzuciłem sobie przesterek, dorzuciłem sobie equalizer i dorzuciłem sobie do sidechainowania limiter. No ale w zasadzie najpierw powinienem powiedzieć, jaką w ogóle melodię tutaj napisałem. Jest tutaj taki prosty riff, który w zasadzie bazuje na czterech, pięciu dźwiękach. Z tego co widzę tutaj, o ile dobrze rozpoznaję, o ile dobrze się znam, to to jest skala frygijska C. Dźwięki, jakie tutaj wykorzystałem, to jest tak, to jest C, to jest C sharp, czyli pół tonu wyżej, i D sharp, czy inaczej zwany dis na polskie, oraz E. Ostatnim dźwiękiem, który wykorzystałem, jest jeszcze A sharp, a z kratką, czy tam B bemol, no a gra to w ten sposób. Co do zasady, to nie będę się w tym odcinku rozpisywał już na temat tego, w jaki sposób w ogóle pisać te melodie. Po prostu sobie to tutaj skopiujcie, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć ogólnie, jak napisać jakąś melodyjkę, jakby nie mając w ogóle pojęcia na temat teorii muzyki, to zapraszam was tutaj, w karcie pojawia się filmik, gdzie omawiam, jak tak prosto, bez znajomości tematu można pisać melodię. Nie martwcie się, naprawdę bez znajomości teorii muzycznej, czy bez ogólnie wiedzy na ten temat można pisać melodię. W ogóle mam wrażenie, że dużo ludzi w tym kraju zabiera się za rzeczy, na które nie ma w ogóle żadnego pojęcia, także... No ale nie o tym. Odpaliłem sobie preset Obligatory Jump również w Harmlessie i napisałem taką melodię... Nie to. To. I napisałem taką melodię. Dźwięki tutaj poruszają się... To jest ta sama skala... Znaczy wiadomo, że to jest ta sama skala. Dźwięki tutaj poruszają się między C do C oktawę wyżej, a potem od C do B bemol, czy też A z kratką. I brzmi to w ten sposób. No kurwa, trochę mam znowu problemy z CPU, komputerek niestety nie wyrabia, no ale to nic, mam nadzieję, że mi wybaczycie. Kolejnym elementem, który sobie napisałem, jest perkusja. Ona jest dosyć prosta w tym utworze, to nie jest jakby element definiujący ten track, także wam po prostu pokażę. Oczywiście, no przypominam, nie kopiowałem jej, natomiast napisałem sobie coś, co jest podobne do tego, co było w oryginalnym utworze. No a poszczególne elementy wyglądają w ten sposób. Tak się prezentuje hi-hat. Tutaj zrobiłem zróżnicowaną dynamikę, żeby nam to fajniej bansowało. Tutaj zrobiłem przyspieszenie. Tutaj zrobiłem końcówkę jednej pętli na triolach, którym jeszcze dodałem przejście takie w panoramie, to znaczy, żeby one przychodziły tak tam z lewej do prawej, tak c-c-c-c. W moim odczuciu to daje trochę takiego więcej... takiego, no po prostu utwór fajniej płynie. I takie coś zastosowałem też jeszcze na końcu, żeby te dwa ostatnie uderzenia, jedno uderzało bardziej po lewej stronie, drugie uderzało bardziej po prawej stronie. Następnie mamy kick drum, który uderza tutaj w zasadzie bardzo rzadko. Może on trochę gęściej uderza w tym oryginalnym utworze. Jakoś mi pasowało tutaj coś takiego. No i werbel, w którym już w zasadzie zupełnie nic się nie dzieje ciekawego.
ale tego werbla jest jeszcze jeden wariant, ponieważ jak sobie posłuchacie tego utworu, to tam na końcu jest taki pętla już bez wokalu, gdzie ten werbel się zagęszcza, gdzie on uderza bardziej dynamicznie i ja sobie też coś takiego zrobiłem tutaj. A nawet urozmaiczyłem go o to, że na początku jest zagęszczenie ze zmienną dynamiką, to znaczy z rosnącą dynamiką. Tutaj na końcu jest taki trochę drillowy bounce, bo ja po prostu lubię takie rzeczy wprowadzać do muzyki. No i na końcu jest takie przejście, które tą pętlę zamyka. Czy tutaj jest coś z panoramą? Zaraz zobaczę. Nie, tu wszystko uderza w centrum. Okej, także możemy przejść do 808. Tym razem zamiast korzystać z sampli, to jako podstawę 808 wziąłem sobie preset z Flexa, ten 808 Synth Driven. Tutaj po prostu poziom kompresji podniosłem dzięki temu. Pomiędzy atakiem a wybrzmiewaniem nie ma takiej różnicy dynamiki, nie ma takiego skoku w głośności. Do tego dorzuciłem sobie jeszcze przesterek, no i limiter do sidechainowania ze stopą, ale to, o tym zaraz. Sam pattern jest również mega banalny, bo on podąża za kick drumem, leci w ten sposób. Sama w sobie ta 808 jest strasznie prosta i jakby nie wydaje się w ogóle interesująca, jeżeli sobie jej słuchamy tak oddzielnie, natomiast ona jest dobra wtedy, kiedy dobrze gra po prostu w całości utworu. No a w ogóle to ta 808 ma jeszcze jeden wariant, bo jak sobie posłuchacie utworu, to tam jest tak, że są momenty ze spokojniejszą 808, są momenty takie, gdzie 808 trochę bardziej przejmuje linię jakby głównego melodycznego instrumentu. Nie kopiowałem tego oczywiście z utworu, po prostu miałem w głowie coś takiego, że trzeba napisać drugą jej wariację, gdzie się dzieje o wiele więcej. Mam wrażenie, że tu u mnie dzieje się no w chuj więcej niż w oryginalnym utworze, ale tak mi tu akurat pasowało, także jakby coś, drugi wariant 808, który będzie się z tamtym wymieniał, brzmi w ten sposób. W zasadzie to te wszystkie dźwięki poruszają się po tej samej skali, no jest to oczywiste dosyć w kontekście jakby jednego utworu, także tą 808 możecie sobie albo skopiować, albo możecie sobie po prostu pokombinować na bazie tych melodii, które wcześniej napisaliśmy, ponieważ wszystko i tak bazuje na tych samych 5 dźwiękach, które znajdziemy na tej skali i których ja używam w całym tym utworze. A, no i byłbym zapomniał, jest jeszcze akcent na crashu, który po prostu rozpoczyna każdą pętlę, to dodaje takie opierdolnięcia, dodaje więcej dynamiki, no coś takiego po prostu. A jeszcze jednym fajnym aspektem tego utworu jest intro. Ono jest dosyć rozbudowane. Nie jest to w zasadzie spotykane w takich trapowych bitach. To intro, czy intro w tym stylu, też sobie zrobiłem, ale żeby was tak nie trzymać w niepewności, to na tym etapie puszczę wam tą główną pętlę, to znaczy jak te wszystkie instrumenty przez większość tego bitu będą grały. Mam nadzieję, że ten komputer mi nie zdechnie, że nie pierdolnie jak puszczę to wszystko, no ale zobaczymy. Najwyżej to renderuję i w postprodukcji wrzucę. No, powiedzmy, że dał radę. Powiedzmy, że komputerek dał radę. Także przechodzimy teraz do zrobienia tego intra. Jako podstawę tego intra zrobimy sobie partię skrzypiec, to znaczy partię smyczków ogólnie. Wziąłem to z Flexa, no te brzmienia są całkiem w porządku, szczególnie, że przychodzą z FL-em, nie trzeba już nic tam dociągać i się z niczym pierdolić, nic nie trzeba kupować, nic nie trzeba szukać. Także wziąłem sobie stąd po prostu smyczki. Napisałem tutaj takie akordy w skali du... Kurwa, nie tu. Takie akordy w skali durowej. Kurczę, w durowej. To może ten numer cały jest... Nieważne. Nie będę się tutaj, tak jak wspominałem wcześniej, rozwodził na temat tego, jak te konkretne melodyjki napisać, jakie tutaj są zasady. Sprawdźcie sobie ten filmik, który jest w karcie, tam wszystko tłumaczę. Nie trzeba tutaj nic umieć. Tutaj tak naprawdę trzeba poznać pewien patent. To jest wszystko opisane na patencie. Także jeżeli was to ciekawi, to na ten moment możecie sobie po prostu to do siebie przekopiować, dać sobie pauzę, przekopiować. Ja wam to puszczę. Brzmi to w ten sposób. Nie no kurwa, nie mogę wam puścić oryginalnego dźwięku, muszę to wyrenderować, bo ten komputer zaraz pierdolnie, w ogóle jest gorący taki. Dobra, ale nieważne. Na tym leci jeszcze taka melodyjka, to również z Flexa, jakiś sobie syntowy taki wziąłem padzik, który gra mi taką melodyjkę.
Samo w sobie to może nic nie wnosi, ale to nadaje bardzo fajnego charakteru takiego. Zresztą w oryginalnym intrze jest coś podobnego. Do tego są takie jeszcze akcentujące bębny. A na koniec sobie z Citrusa dodałem jeszcze taki sub-bass, czyli same te niskie częstotliwości, które będą budować taki jeszcze fundament pod te skrzypce. Takie coś po prostu. Dobra, no nic wielkiego w sumie. Zaraz wam to puszczę w całość. Ale zanim to zrobię, to najpierw przejdziemy do aranżacji. To znaczy ja sobie po prostu porozkładam te paterny w odpowiednich miejscach, tak jak chciałbym je mieć. Także, no widzimy się, mam nadzieję, że za 30 sekund. Dobra, no zrobiłem sobie prostą aranżację na intro, zwrotkę, refren, outro. Nie puszczę wam oryginalnego dźwięku z kompo, ja sobie to muszę wyrenderować, bo to jest kurwa droga przez męgę, w sensie, no zobaczcie sobie, nic nie gra, a ten komputer ma już tutaj w 47 czy 50% zajebane CPU. Także dzięki, zaraz za chwilę wam puszczę, cały ten beat wrzucę, jeżeli ktoś chce sobie po prostu na nim porapować, jakby spoko, oznaczcie mnie tylko jako producenta. Jeżeli ktoś chciałby sobie go kupić na wyłączność, jakby spoko, śmiało, piszcie na Instagrama, jeżeli uważacie, że jest spoko, to bardzo mnie to cieszy. To, co wspominałem na początku, to znaczy to, co wspominam zawsze. No jeżeli jesteście zainteresowani jeszcze przyszłymi materiałami, one co środę się pojawiają, zapraszam was do wpadania tutaj co środę, żebyście nie musieli sami o tym pamiętać, to możecie sobie kliknąć subskrypcję z dzwonkiem. Podobno, jeżeli to zadziała, jeżeli łaskawa będzie korporacja, to dostaniecie powiadomienie, że wrzuciłem nowy film i będę mógł do kogoś dotrzeć. Także dzięki, no widzimy się w środę. Posłuchajcie sobie bitu, ściągnijcie go sobie, porapujcie, no to tyle. Także na razie, trzymajcie się, dzięki.